Hej, cześć, siemanko wszystkim, z tej strony Shilton, a dzisiaj wam zaprezentuję jak zrobić różne timery w Minecraftie. Będziemy robili od najprostszych do najtrudniejszych timerów. Zapraszam do oglądania. Ok, więc na sam początek, żeby nie było nieporozumień, powiem, że znajdujemy się na wersji Minecrafta 1.11, dokładnie, 2. A teraz zaprezentuję wam, jakie timery dzisiaj będziemy robić. Więc najprostszym timerem, pierwszym, który wam przedstawię dzisiaj, to będzie timer po prostu po prawej stronie. Czyli... Timer, który widzimy po prawej stronie, jaki się nalicza pięknie, no i będziemy mieli także wyświetlanie wyniku, tak jak widzicie, na czacie wyświetlił mi się ile jaki miałem wynik. Tylko jak widzicie, teraz jest tam po prawej stronie 1, a nie 0, czyli jest bug z restartowaniem. Tutaj w kolejnym mechanizmie ten bug jest naprawiony, a przy okazji, jak widzicie, nalicza mi się na action barze nad moim paskiem. Więc to jest już pewien inny sposób wyświetlania naszego wyniku podczas jakiegoś tam parkura, czy czegokolwiek. Na naszym liczniku. I kolejnym będzie już bardziej zaawansowany, tym razem z sekundami. Więc tym razem timer będzie mi się nabijał co sekundę, ponieważ nie chcemy może, żeby ten timer nam się nabijał 20 razy na sekundę, a może chcemy właśnie tylko, żeby nam nabijał się sekundami. No więc tutaj mamy timer sekundowy, i także wynik elegancko się wyświetla na czacie. Następny timer to już będzie taki dość profesjonalny timer z częściami setnymi, w taki oto sposób zrobiony, tylko jeżeli ktoś jest zaawansowanym, komenderem, to zauważy od razu, że jest tutaj, że jest tutaj pewien bug. W każdym razie w następnym mechanizmie już to odbaguje i usunę tego buga i wszystko będzie elegancko. I tak, żeby wynik nam się fajnie podaje na czasie. Ok, a więc lecimy do tłumaczenia. Ok, więc po pierwsze, żeby zrobić sobie timer na jakiejś tablicy, tak jak widzieliście na początku, będziemy potrzebowali tablicy. Tak, zgadliście dobrze. Więc taką tablicę dodajemy sobie za pomocą komendy SCOREBOARD OBJECTIVE SET. Jeżeli piszecie w komendoku, to możecie napisać tutaj bez tego ukośnika, jeżeli na czacie, to musicie z ukośnikiem. W każdym razie, dodajemy sobie właśnie tak, takie, co sobie piszemy i później piszemy sobie nazwę tablicy. W tym wypadku nazwałem ją sobie TIMER1. Oczywiście tam, gdzie będziecie widzieli TIMER1, będziecie to musieli podmienić sobie na tą nazwę, którą sobie wymyślicie. Później dałem typ, to jest dami, no i później nazwa wyświetlana, czyli to co widzicie po prawej stronie wyświetla się nam z dużej litery, pomimo tego, że nazywa się z małej. Ok. W każdym razie. Więc w ten sposób tworzymy sobie tablicę. I żeby sprawić, że ona się wyświetlała po prawej stronie wszystkim graczom, wpisujemy sobie komendę Scoreboard Objectives Set Display Sidebar, no i później nazwa naszej tablicy. Wszystkie komendy będą w opisie, więc jeżeli ktoś nie ogarnia, to będzie link do komend w opisie, a także będzie link do save'a, więc jeżeli ktoś chce sobie dokładnie zbadać te mechanizmy, także będziecie mogli to zrobić. Ok, przechodząc dalej. Tutaj mamy timer, więc jak naliczać graczowy wynik na takiej tablicy? Jest to bardzo proste. Wpisujemy sobie taką oto komendę, scoreboard players add, czyli dodawanie wyniku graczom, Mopa, czyli wszystkim graczom dodajemy na tablicy timer 1 do wyniku 1. W taki oto sposób taką oto komendą. I gdy to sobie włączę, jak widzicie, elegancko leci. Jeżeli ktoś nie wie, fioletowe command bloki wyknują jakąś komendę 20 razy na sekundę i dlatego, jeżeli się przyjrzycie po prawej stronie, ten timer nalicza mi 20 jakby punktów na sekundę. No Dobra, ale to jest słabe, dość mało profesjonalne, żeby włączać timer dźwignią, żeby gracz za każdym razem musiał klikać dźwignię, kiedy zaczyna biec i odklikiwać ją, kiedy kończy. Na przykład jakiegoś tam parkura, więc to jest nieprofesjonalne. Możemy to sobie zrobić w taki sposób, że będziemy sobie stawiać e, reston bloka na koordynatach pod kołam blokiem. I wtedy rzeczywiście timer będzie leciał i gdy go zniszczymy to przestanie, ale to także jest mało profesjonalne. Więc jakby to zrobić profesjonalnie? Tutaj mam start timera jak widzicie. Więc gdy na to sobie wejdę, timer zaczyna lecieć. A tutaj mam stop timera, więc gdy sobie na to wejdę, przestaje lecieć. Zaczyna, przestaje. Ok. i co to są za komendy? Jak widzicie, tutaj w tym command bloku jest taki guziczek nic REDSTONE. Możemy to sobie zmienić na nic REDSTONE albo ALWAYS ACTIVE. Nic REDSTONE to znaczy, że potrzebuje sygnału redstone'a, a ALWAYS ACTIVE to znaczy, że jest uaktywniony ten command blok niezależnie od tego, co się dzieje. Właśnie te dwie komendy, START i STOP TIMER'a, włączają tą opcję, albo włączają. Ta opcja nazywa się w tagach AUTO ban, auto, je, AUTO po prostu, czyli jakby to, że command blok automatycznie się włącza, automatycznie wykonuje komendę i do żeby zmienić sobie tak tego bloku, że ma tutaj być Always Active, właśnie musimy wykonać taką komendę, czyli blok data. Później koordynaty tego klocka, to jest właśnie ten klocek, Jak możecie zobaczyć na F3. Później koordynaty tego, tego klocka, i wpisujemy sobie w nawiasie klamerkowym Auto 1B. Ważne jest to, żeby było z małej litery. Ok, kiedy wpiszemy sobie 1B, to znaczy, że ta opcja Always Active będzie włączona. Jak widzicie, jest nic redstone gdy sobie na tym stanę. Mamy Always Active. Jak zejdę, cały czas jest Always Active, ponieważ jest cały czas włączone. Muszę to zatrzymać, żeby się włączyło to Always Active. Więc piszę sobie odwrotną komendę. Wpisuję znowu Block Data, znowu te same koordynaty, ale tym razem piszę auto 0B, czyli że nie ma już więcej być automatyczne. Jakby włączać się sam, więc to zatrzymuje naszą komendę. No i jest elegancko. No i możemy sobie wyłączyć i podać wynik. To jest takie combo komend, zobaczcie. No, wynik. E, ta, nie wiem timer się zatrzymał i na czacie wyświetlił się nam wynik. Okej, okay, ale jak widzicie, ten wynik się nie zrestartował, więc będziemy musieli sobie jeszcze dać resty timera, ale powoli. Więc to wyłączenie i podanie wyniku to jest ta komenda, którą już znacie, czyli stop timera. I przy okazji wyświetlenie wyniku za pomocą komedy Tellerowo. Jeżeli ktoś nie ogarnia komedy Tellero, to jest ona naprawdę przydatna. Będziemy także potrzebować komendy title, później w tym filmiku. Wszystkie te komendy przedstawiałem już kiedyś w pewnym filmiku, więc w opisie będzie link do poradnika na temat właśnie JSON, czyli do języka w komendzie tellrow i slash title. Przyda nam się to właśnie przy wyświetlaniu tego wyniku konkretnego. Ja dzisiaj wam teraz tego nie będę pokazywał. Ok, więc możemy sobie teraz zrestartować timer. No i mamy zero. Bardzo fajnie. Komenda jest bardzo prosta. Jest to Scoreboard Players Set, czyli ustawiamy na jakiś konkretny wynik jakiemuś graczowi. Małpa czyli najbliższemu graczowi, na naszej tablicy, na 0. Czyli nieważne jaki mam wynik, stanie on ustawiony zawsze na 0. Ok, więc puśćmy sobie timer. I mam tutaj ogólny reset. To znaczy, że mam tutaj komendę, która wyłącza nam tego command bloka, czyli że nasz zegar się zatrzymuje. Mam komendę, która nam wyświetla nasz wynik na czacie. No i mam komendę, która restartuje nasz wynik. Ale jest pewien bug. Jak widzicie... Jest 1, a nie 0. Czyli teoretycznie następnym razem, gdy będę biegł, mój czas będzie o 120 sekundą dłuższy. o 120 sekundy dłuższy, nieważne co zrobię. Jest to bug, dlatego, że wyłączając to, jakby wszystko to dzieje się podczas tej samej sekundy, podczas tego samego tika. Więc kiedy wyłączam tamtego e, fioletowego kommandoka, to on jeszcze raz wykonuje tą komendę, ponieważ jego tak zostanie zadejtowany dopiero w następnym tiku gry. Więc. Jeszcze raz wykonuję swoją komendę i przez to jeszcze raz nabija mi i tą jedynkę. A wynik jest restartowany jakby w tym samym momencie. To nabija dopiero tą jedynkę i znowu mam wynik 1, a nie 0. Nie chcemy takiego efektu, ale jest bardzo prosty sposób, żeby to naprawić. Gdy startujemy sobie timer, zrobimy jeszcze coś innego. Skopiujemy sobie tą komendę i wkleimy ją sobie tutaj. Więc gdy mój timer zacznie lecieć, to mój wynik na tablicy naszej tablicy, timer 1, zostanie ustawiony na 1. Czyli gdy zacznę biec, to mój wynik jest ustawiony na 1. A, nie, nie, nie wkleiłem e, tej komendy w końcu. E, to jest też fajne, fajna sprawa, ponieważ zawsze, gdy zacznę biec, jeżeli by mi się coś pomyliło i bym chciał zacząć od nowa, to mogę znowu zacząć biec. To jest bardzo spoko. Teraz musimy sobie zrobić coś takiego jeszcze, że ta komenda będzie nam nabiła wynik tylko i wyłącznie, jeżeli mój wynik będziesz wynosił minimalnie 1. Na tej tablicy. I o co tu chodzi? Teraz, gdy zobaczycie, że stanę sobie na ogólnym resecie, mój wynik to jest 0. Dlaczego? Ponieważ ten komand block został fioletowy wyłączony, teoretycznie powinien zadziałać jeszcze raz. Ale, w, tej samej w tym samym tiku, w tej samej sekundzie, mój wynik został ustawiony na 0. W tym oto miejscu. I przez to. Ta komenda nie mogła zostać wykonana, ponieważ argumentem do wykonania tej komendy jest to, że ten gracz musi mieć wynik ustawiony minimalnie na 1. Dlatego skoro miałem 0, to wynik się nie dodał. I w ten sposób naprawiliśmy tego baga. Ok, przechodzimy do kolejnego timera. Więc teraz pokażę wam, jak wyświetlać czas. Tak naprawdę nie ma tutaj nic więcej. Poza tym już połączyłem te komendy w takie fajne łańcuchy. Króciutkie, mam tutaj start timera i ogólny reset. To już to są te same komendy, tutaj nie ma nic nowego, tylko koordynaty są zmienione w bloku, bo oczywiście ten blok jest inny. Więc tutaj mamy znowu tą samą komendę, nic nowego. Tylko jak widzicie, nad moim paskiem nabija się wynik. Jeżeli ktoś ogarnie komendę slash title, którą chyba także kiedyś prezentowałem, tak, prezentowałem. Link do niej także będziecie mieli w opisie. Jeżeli ktoś ją ogarnia, to wie, że da się coś takiego zrobić w bardzo łatwy sposób. Więc znowu was odsy odsyłam właśnie do odcinka o komendzie Tell i do odcinka o komendzie Title, bo tym razem przyda się wiedza o ich obydwu. I tutaj mam tylko jedną inną rzecz, której możecie nie wiedzieć. Title mapa A to jest po prostu wyświetlanie jakiegoś e, tytułu wszystkim graczom, a Action Bar to jest właśnie ten nasz pasek nad naszym e, paskiem, nie wiem, jak pod hotbarem, czy jak to się nazywa. No i ogólny reset podaje mi wynik i to zero tak fajnie, chwilę zostaje. Okej. Okay. Więc teraz. Ktoś może sobie powiedzieć. No dobra, ale ja bym chciał, żeby mój zegarek nie nabijał 20 razy na sekundę wyniku, tylko raz na sekundę. Czyli takie liczące sekundy. Więc sobie tutaj zrobimy o. Ee, źle zrobiłem. Dobra, więc słuchajcie, mamy sobie sekundy. I zobaczcie. Możemy to zrobić w taki sposób. Nabijamy co sekundę, tak? Działa świetnie. Możemy to sobie zrobić za pomocą Redstone'a. Ale znowu, to jest nieprofesjonalne, to nie jest efekt do którego dążymy. Jest to poza tym dość lagujące. I może ten sam mechanizm nie jest lagujący, ale jeżeli będziecie mieli ich więcej, to jak najbardziej to mogą być dość spore lagi, szczególnie dla słabszych komputerów. Więc nie chcemy robić tego w ten sposób i musimy to zrobić inaczej. Więc tym razem dodamy sobie dwie nowe tablice, żeby już tak od nowa e, pokazać Wam mniej więcej co się dzieje. Komendy będą bardzo podobne, ale jednak Wam wytłumaczę je jeszcze raz, jeżeli ktoś nie ogarnie. Więc dodajemy sobie tablicę T1, taka krótka nazwa, która będzie nam nabijała właśnie się 20 razy na sekundę i dodajemy sobie tablicę sekundę. Komendy już znacie. Tablica sekundy to oczywiście będą sekundy. Czyli będzie się nabiła raz na sekundę. OK. I tutaj mamy nasz timer. Jak widzicie, tym razem są tutaj trzy komendy. To jest komenda dokładnie sama, tylko że tym razem nie mamy tutaj argumentu, że musi być wynik minimalnie ustawiony na 1, tylko tym razem musi być minimalnie ustawiony na 0. E, dlaczego tak zrobiłem? Dlatego, że był minimalny bug podczas naliczania wyniku. A ja wolę robić profesjonalne mechanizmy i może dla was ten bug był niezauważalny, ale dla mnie był, więc postanowiłem, że właśnie to zrobię w ten sposób. Ok, więc tutaj nalicza się mój wynik t1, jeżeli mój wynik t1 jest większy, jest minimalnie 0, zero... nie umiem się wysłowić, minimalnie wynosi 0. Następna komenda to jest coś ciekawego, dość nowego. To jest komenda, która dodaje mi 1 na tablicy sekundy. Za każdym razem, kiedy wy, mój wynik na tablicy T1 wynosi minimalnie 20. Więc. 20 razy na sekundę fioletowy komłandnik wykonuje swoją komendę i dodaje mi 1 do tablicy T1. Jeżeli jest na niej 20 minimalnie, to dodaje mi 1 do tablicy sekundy. No tak, odliczyło mi sekundę, ale, te, ale teraz by się zapętliło i po tej sekundzie by już mi zaczęło dodawać tutaj normalnie, gdybym to tak zostawił. Więc. Musimy sobie jeszcze restartować tablicę T1, żeby wykonywała nam, dodawała nam jedną sekundę za każdym razem, gdy dojdzie do 20. Czyli gdy zobaczycie sobie po prawej stronie, co tu się dzieje, to zobaczycie, że ten wynik T1 dochodzi do 20, a następnie wraca do 0. Gdy sobie wyświetlę tablicę sekundy, tak widzicie, nabija się co sekundę. To jest właśnie to. A restartowanie tablicy T1 znajduje się tutaj. Komenda jest bardzo podobna. Tym razem nie dodaję, bo tutaj dodawałem jedną sekundę, a tutaj resetuję, czyli robię set małpa, którzy, których wynik równa się minimalnie 20, ten tablicy T1 na 0. I dlatego ten wynik cały czas nie może dobić do tych e, 21, zostaje przy 20 maksymalnie, a później wraca do 0, a sekundy sobie ładnie lecą. No i gdy sobie na tym stanę, to jak widzicie, wyświetla mi się wynik na rzeczy. Te komendy to jest dokładnie to samo, to jest odpalanie, tutaj mamy e, to dodawanie wyniku, to co tam dodaliśmy na początku, tutaj mamy wyłączanie, Tutaj mamy wyświetlanie naszego wyniku. Tym razem jest troszeczkę inny format. Jeżeli ktoś chce, to jeszcze raz powtarzam. Link do mapy jest w opisie, można się zapoznać. A tutaj mam tym razem resety dwóch tablic, ponieważ ja mam to na dwóch tablicach zrobione. Tablica T1 jest ustawiona na minus 1, ponieważ tam zrobiliśmy 0, więc chcemy ją startować na wynik minus 1. Właśnie w ten sposób. No a tablica sekundy jest restartowana na 0, ponieważ może sobie tak zostać. Ok. No i to jest bardzo proste. Ok, teraz przechodzimy już do tego profesjonalnego timera, prawdziwie profesjonalnego, ładnie naszym paskiem się nam wyświetla z częściami istotnymi, tylko zaraz wam pokażę o co mi chodzi. Gdy sobie spowolnimy ten zegar, bo ten akurat da się spowolnić w prosty sposób, to zobaczycie, że przez krótki ułamek sekundy na początku sekundy jest takie dziwne coś. Jest napisane 1 podzielić na tam 3, 4 i tak dalej. I to wygląda tak, jakby to było jeden. 3,4 sekundy, i tak dalej. A to nie jest 1,3 sekundy, tylko to jest 1,03 sekundy. Ponieważ części setne, yy, te scoreboardy w Minecraft nie działają na żadnych częściach setnych, to nie jest tak, że wyniki są podawane 0,0,0,1, a później na przykład tam nie wiem, 22, coś w sensie takiego. Tylko są podawane po prostu zwykle. To jest 1, 15 to będzie w ten sposób, 80, 891 będzie w ten sposób. Więc to jest właśnie taki minimalny bug. I ja go pokażę wam także jak naprawić, ale to już w kolejnym mechanizmie. Ok, więc co tutaj się właściwie zmieniło? Zmieniło się tyle, że tutaj jest wszystko tak samo, tutaj jest wszystko tak samo. Tutaj jest minimalnie inna rzecz. Więc tym razem do mojego wyniku na tablicy T1 dodajemy 5. A nie, 1. Dlatego, że gdy podzielimy sobie setkę, jakby 100 na 5, na, 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 nie, nie umiem liczyć. Jeżeli sobie podzielimy 100 na 20 tików, to wyjdzie nam 5. Czyli że z każdym tikiem w grze musi się nam nabijać 5 do wyniku, żeby były ładne części setne. Jak widzicie, tutaj mi nigdy nie ma innych liczb niż 5 i 0 w częściach y, setnych. No, dokładnie tak. Więc w ten sposób dodaję 5 do wyniku. Jeżeli mój t1 równa się minimalnie 0. No, i jeżeli tym razem równa się 100 minimalnie, ponieważ jest 5 razy więcej w wyniku, no więc 500 razy więcej musi być także minimalnie. Więc jeżeli równa się minimalnie 100, to wtedy do tablicy sekundy dodaje się 1. I później także się restartuje. Tutaj dodałem jeszcze tą komendę, co była wcześniej. To znaczy, że dodałem dwa wyniki. Na początku wynik z tablicy sekundy. Później napisałem sobie dwóch gropek. Eee, tutaj. No i później sobie podałem e, wynik na tablicy T1. Ok, bardzo proste. No i jak widzicie, na czacie też mi się wyświetla. Też w troszeczkę innym formacie. To jest chyba tutaj, tak, zgadza się. E, ponieważ także tutaj dodałem e, przecinek. Więc mamy sobie tablicę sekundy. Później mamy przecinek. No i później mamy znowu wynik na tablicy T1. Ok, bardzo proste. E, tylko jak widzicie, jest taki pewien bug, na tym staje dzieje się właśnie taki coś? Troszeczkę niepożądany efekt. Okej, okay, no i tutaj mamy już najlepszy, najbardziej profesjonalny timer w Minecrafcie. Nie ma żadnego przeskakiwania liczb, wszystko jest ładnie i mogę sobie go zatrzymać. Oczywiście to jest opcjonalne, pewnie ta różnica będzie niezauważalna, ale czasami możecie mieć baga z tym mechanizmem, z tym timerem, że zamiast 3,05 napiszę Wam 3,5, a to jest prawie pół sekundy dłużej, więc to nie jest pożądany efekt i tutaj właśnie to jest naprawione. Więc tutaj wszystkie komendy są takie same do pewnego momentu. Dokładnie do tego. Tutaj wyświetla mi wszystko normalnie. Żadnych tutaj ulepszeń. Jest zwyczajny dwukropek. Jeżeli mój wynik jest większy od 10, ponieważ to nie są te. E, jak to się nazywa? Jedności, o! To nie są te jedności. Więc kiedy wynik jest minimalnie ustawiony na 10, to znaczy, że jest już dwucyfrowy. To znaczy, że wszystko jest ok. Mogą być normalne części setne. Ale gdy jest. Równa się 9 lub jest mniejszy. To właśnie to są jedności. Więc wtedy musimy sobie zrobić coś minimalnie inaczej. Po dwóch kropku dodałem jeszcze 0 w tym miejscu. I przez to nie mam tego dziwnego baga, że pisze mi 3,5 sekundy, a pisze mi 3,05 sekundy. I to jest bardzo spoko. Tak samo jest zrobione tutaj, także są dwa warianty. Kiedy mi podaje finałowy czas, finalny czas, jest minimalnie dla 10 i. Dzie dla dziewięciu lub mniej też, co są różne dwa warianty, więc bardzo spoko. Teraz mi nie podało wyniku, nie wiem czemu. Okej, okay, to jakiś dziwny bug. Nie wiem co się stało. Dobra, w każdym razie to jest mój finałowy timer. Tutaj dalej nie ma nic dziwnego, tu jest wszystko to samo. Okej, okay, więc tak naprawdę to by było na tyle. Ok, więc jeszcze raz powtarzam. Link do mapy macie w opisie, komendy macie w opisie. Wszystko macie w opisie. Jeżeli są, macie jakieś pytania, to nie zadawacie ich w opisie, tylko wiecie gdzie, dokładnie tak, w komentarzach. Więc wielkie dzięki za oglądanie i cześć!